Witajcie, z tej strony Sebastian. Jest środa, godzina 22:30. Jestem w pociągu. Tak, jestem w pociągu, będę za chwilkę jechał do Katowic. Rano będę tam w Katowicach około, nie wiem, około 9 bodajże. Około 11 godzin ten pociąg jedzie. Średnio wychodzi jakieś 60 na godzinę, więc to jest troszkę tragedia. To chyba, nie wiem, 100 lat temu z taką prędkością pociągi podróżowały. I co chciałem powiedzieć, spędzę w Katowicach kilka dni, nie wiem dokładnie jeszcze ile, ponieważ będę załatwiał takie sprawy rodzinne. Najwcześniej będę wracał z piątku na sobotę, a ewentualnie, najpóźniej prawdopodobnie w niedzielę będę wracał. Dlatego, że we wtorek wyjeżdżam do RPA ponownie, czyli ten Singapur na chwilę obecną odpadł, coś tam się przesunęło, a nie mam czasu dłużej na niego czekać, więc będę do tego RPA leciał. I postaram się, kurczę, bo tak, przyznam wam szczerze, bez bicia, no kurczę, przygotowałem już troszkę materiału odnośnie tego recenzowania kanałów i zacznę, wiecie od czego? Zacznę od Mariusza Max Kolonko. Przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem jest to obecnie najważniejszy kanał na polskiej scenie YouTube i od niego chciałbym zacząć. I no i tylko przygotowuję się tam, wysłałem do pana Mariusza pytanie w ogóle, czy zgadza się na to, żebym o tym kanale się wypowiedział, ale jeżeli nie odpowie, bo jest duża szansa, że nie odpowie, bo jest zbyt zajęty i pewnie nie czyta tych wiadomości, jeżeli nie odpowie, to zwyczajnie skorzystam z prawa cytatu i tak dalej i pozwolę sobie zrecenzować ten kanał. Dobra, no to komu w drogę temu czas? Jestem akurat w pierwszej klasie, chociaż pociąg jest ogólnie pusty, ale jak wiecie, ja chcę ogólnie się przespać, a tutaj jak wiecie, w pierwszej klasie się rozkładają te siedzenia, więc rozłożę sobie jedno, drugie i mam nadzieję, że uda się zasnąć. W drugiej klasie takiej możliwości nie ma. A jutro już mam zaplanowany cały dzień, czyli chcę, jak dojadę, to chcę być w miarę wypoczęty, ponieważ biorę od ojca samochód i muszę troszkę pojeździć, do Rudy Śląskiej na przykład wpadnę, więc chcę być wypoczęty. Dobra, wyłączam kamerkę, chociaż w sumie, wiecie co, traktujcie to jako dziennik w takim razie, ja go postaram się wrzucić jutro z domu, tam jak już będę w Katowicach na Giszowcu. No, pozdrawiam, na razie, hejka.